Nasi czytelnicy zwracają nam uwagę na ogólny problem smrodu w miejscowości. Postanowiliśmy zlokalizować źródła tego niemiłego zapachu. Właśnie znajdujemy się na drodze pomiędzy Rawiczem a Szymanowem, gdzie prawdopodobnie wczoraj została wylana gnojowica i z tego miejsca unosi się niemiły zapach utrudniający życie mieszkańców. Czy przeszkadzają Pani zapachy unoszące się? Nie da się żyć. Nie da się żyć, taki smród wczoraj był. Całą noc żeśmy prawie nie spali, bo tak śmierdziało. I skąd Pani myśli dobiega ten zapach? No tam z tego pola obok. Kurzyło się okna takie zakurzone, że nie, to ja myślałam, że my się poczadzimy do rana. Jako prawdopodobne kolejne źródło fetoru nasi czytelnicy wskazują fermy drobiu znajdujące się w okolicach Rawicza. Nasi rozmówcy z osiedla 30-lecia pragnęli pozostać anonimowi. No śmierdziało wczoraj niesamowicie. Jest tak, że bywają dni, że to śmierdzi, no. No śmierdzi, no i na pewno to nie pomaga w normalnym funkcjonowaniu tych ludzi, no i tyle, no co. A uważa pan, że to jest smród dochodzący także z pobliskich ferm drobiu? No nie wiem, czy to takim... Zależy, jak mówię, jak zawieje wiatr. Nie? No jak zawieje wiatr, ale być może to jest pana woźniaka, no bo tu najbliżej jest taka firma ta, nie, która produkuje te smrody, no jak to się mówi. No. Zapach nie jest przyjemny, nie? Wchodzi do mieszkania, nie idzie otworzyć jak szeroko okien, drzwi, bo... No bo wchodzi do domu, nie? A czy potrafi pani wskazać jakieś potencjalne źródła tego zapachu? No przecież tam, gdzie są blisko kurniki. Nawet bywa, że z żylic tu też te zapachy tutaj aż dojdą. Przecież tam jest ile tych kurników?